W dzisiejszym odcinku na kanale Dalej będzie o sztuce zdobienia ciała. Zainteresowani? Ja też. Co widać na załączonym obrazku? Podróżując na krańce świata, spotykam ludzi, którzy zdobią swoje ciała. Możemy je przyozdobić na wiele sposobów, ubraniem, biżuterią, ale są też sposoby bardziej trwałe, żeby nie powiedzieć nieodwracalne, a mianowicie skaryfikacje i tatuaże. I tak naprawdę jest to szalenie ciekawe zjawisko w skali świata. Są miejsca, gdzie tatuaże dawały magiczną moc. Są tatuaże, które sprawiają, że ktoś zyskuje wyższy status społeczny. Są też tatuaże, które świadczą o tym, że ktoś jest bardzo odporny na ból, bo jeśli wytrzymuje taki długi zabieg tatuowania, to każdy myśli, wow, to jest naprawdę ktoś, kto daje radę, kto ma tę moc, siłę i odporność. Ale są też tatuaże, które są wołaniem o uwagę. Pamiętam, kiedy spotkałam Marię José Cristerna. To jest kobieta, która ma najbardziej zmodyfikowane ciało na świecie. Została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa i właściwie całe jej ciało jest pokryte tatuażami. Wygląda to ekscentrycznie. Zresztą ona sama nazywa siebie kobietą wampirem. Wygląda bardzo przerażająco. Ale kiedy poznałam ją bliżej, okazało się, że tatuaże to był jej osobisty pamiętnik, że tatuaże to było wołanie o pomoc, że tatuaże jednocześnie to było zdobienie ciała, które miało sprawić, że ta jedyna rzecz, którą miała, swoje ciało, że może zagospodarować dokładnie tak, jak chce. I to spotkanie z kobietą, zresztą szalenie wrażliwą i bardzo ciepłą mamą, prawniczką z wykształcenia, sprawiło, że zaczęłam myśleć o tatuażach jak nie tylko o ozdobie ciała, jak o czymś, co jest, no właśnie, czymś więcej. Czym tatuaże są dla Was? Dla mnie też są czymś więcej. Są symbolami ważnych, przełomowych momentów w moim życiu. No właśnie, są czymś, co daje mi dodatkową energię i moc. I tatuaże bez wątpienia to jest też taka sztuka, bo nazywam to sztuką, która jest o tyle dziwna, że nie można jej nigdzie studiować, nie można się jej nigdzie nauczyć, nie ma studiów, a jednocześnie przecież artysta, który siada do tego płótna, którym jest ludzkie ciało, robi coś szalenie odpowiedzialnego. Zostawia swoje dzieło na naszej skórze na zawsze. Dlatego do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam jednego z najbardziej znanych polskich tatuażystów. Początki w branży miał trudne, bo zamiast pytać i prosić, żądał, żeby starsi i bardziej doświadczeni koledzy podzielili się z nim wiedzą o zdobieniu ciała tatuażem. W końcu wyjechał zdobywać wiedzę za granicą. Kilka lat później otworzył swój pierwszy salon, a dziś na zrobienie tatuażu u juniora, czyli Sebastiana Jaryszka, czeka się jakieś pół roku. Ale warto. Junior, wymyśliłeś nowy tatuaż dla mnie? No co? No umawialiśmy się. Zadzwoniłam, powiedziałam, junior, chcę zrobić nowy tatuaż. Czy już wymyśliłeś, co to będzie? Wiesz co, i tak i nie. Aha. Nie mam konkretnego wymyślonego wzoru dla ciebie, ale wymyśliłem dla ciebie nowy tatuaż. Żeby dowiedzieć się, co to jest, ja też zresztą chcę się dowiedzieć, trzeba obejrzeć ten odcinek do końca, bądź go wysłuchać. Pamiętam, jak spotkaliśmy się po raz pierwszy i pewnie wiele osób spodziewałoby się, że spotkaliśmy się w studiu tatuażu. Otóż nic bardziej mylnego. Spotkaliśmy się jako dwójka płetwonurków. Na krańcu świata. Na krańcu świata prawie. Na krańcu Egiptu w Dahab. Wyglądałeś wtedy z mojego punktu widzenia egzotycznie z tymi wszystkimi tatuażami i dodam, że nie miałam ani jednego tatuażu. Wytatuowałeś Jurka, czyli tatę Marysi, pamiętam, mojej córki, naszej córki. Mnie wytatuowałeś, więc chcę ci powiedzieć tylko, że Marysia odlicza tam w ogóle dni i godziny, kiedy się będzie mogła dwójka juniora zapisać. To takie będzie symboliczne, szczególnie, że kiedy się poznaliśmy, no to Marysia, no trudno powiedzieć, że poznałem, ale wtedy była tuż obok. Tak, faktycznie, bo kiedy się poznaliśmy, Marysia była u mnie w brzuchu, byłam wtedy w zaawansowanej ciąży. I co, gdyby przyszła teraz do ciebie i chciała się wytatuować, to byś się zgodził? Nastolatki nie powinny się tatuować, chociaż tatuują się na potęgę po prostu, na maksa. Za zgodą rodziców? Myślę, że bardzo często nie.
Mhm. Weź pod uwagę, że dzisiejsze nastolatki wyglądają tak, że nie wiadomo, ile mają lat i czy mają 18, 19, 20 czy 14 nieraz. Mhm. No i co mamy zrobić, czy nie zrobić? Jak my nie zrobimy, to on sobie i tak gdzieś zrobi ten tatuaż. Gdzieś w piwnicy albo, wiesz, gdzieś w chacie u kogoś, bo kolega kupił sprzęt i też dłubie. Więc może lepiej czasami trzeba ulec, tak? Chociaż ja uważam, że rzeczywiście 18 lat to jest absolutne minimum. Jak ja bym się wytatuował w wieku 18 lat nawet, no to miałbym tak przegląd cały tego katalogu Zasapik, który wtedy... Tam można było znaleźć te wszystkie, wiesz, wzorki wikingi z siekierami i tak dalej. Cieszę się, że wtedy nie miałem po prostu kasy. Pierwsze studio tatuażu w Polsce powstało w 91 roku. Pojawia się junior, który postanawia, że też będzie tatuował. Tak. Ile miałeś lat? No, 23 miesiące. Najpierw wyleciałem ze szkoły, z technikum mechanicznego. Może na szczęście dzisiaj wypadało powiedzieć. Ja bardzo się z tego cieszę, tak, bardzo się z tego cieszę. Trafiłem do takiej bardzo prestiżowej uczelni, do warszawskiej Sorbony, czyli do liceum dla dorosłych. Czasami ludzie niezorientowani, ale jak to Sorbonę, jak się dostałeś w ogóle? No nie, warszawska Sorbona to jest inna liga i bardzo fajnych ludzi spotkałem w tej szkole. Między innymi spotkałem ludzi, którzy mieli studio tatuażu na Ursynowie. Mówię, o Jezu, jakie to fajne, jak się tym zająć, w ogóle jak to się robi? No i tak zaczęła się moja przygoda. Najpierw chciałem sam konstruować jakieś maszynki. Zacząłem tatuować kolegów w domu, na chacie, jak to się wtedy mówiło. Moja kariera domatora była bardzo krótka, bo po pół roku miałem już normalnie robotę w studiu. Miałem straszny dylemat, bo w tym samym miesiącu i czasie zaczynałem naukę w szkole. Jednak stwierdziłem, że Sorbona mnie zainspirowała, że trzeba dalej się edukować i poszedłem do takiego dwuletniego studium plastycznego. Więc miałem takie mikroplastyczne wykształcenie, ale stwierdziłem, że to się przyda i nie zrezygnowałem z tej szkoły, pomimo że dostałem już pracę w studiu. I dwa lata tak próbowałem łączyć te rzeczy. 97 rok ty zaczynasz swoją pracę jako młodziak, jeden z młodszych w tej branży, powiedzmy. Choć nie była to wielka branża i nie była to duża scena, tylko zaledwie kilka osób, które tatuowało. Byłeś najmłodszy i dlatego mówili do ciebie junior? W studiu, gdzie pracowałem, czasami zdarzało się spotkać kilku Sebastianów, a ja pośród naszej tutaj garstki byłem najmłodszy, wyglądałem na najmłodszego i byłem takim szczawikiem. Te pierwsze twoje tatuaże to było odtwarzanie jednak czegoś, tak, z katalogu, bo tak się wtedy tatuowało. Potem bardzo szybko zacząłeś się rozwijać kreatywnie, zadawałeś pytań dużo, może nawet momentami za dużo, czym zniechęciłeś do siebie część osób, ale wciąż poszukiwałeś nowej drogi, tak? Jakby ta kreatywność, idea robienia niby tego samego, ale inaczej i podpatrywania ludzi za granicą, wydaje mi się, że była takim wiodącym motywem w swoim życiu. Wiesz co, wtedy była tylko jedna droga, żeby się czegoś nauczyć i żeby naprawdę się czegoś nauczyć, to trzeba było znaleźć kogoś, kto pokaże nam, jak się tatuuje. A nikt nam nie może tego pokazać ani gratis, ani na żadnym kursie, ani na seminarium, na żadnym webinar, teraz to się nazywa, tak? Trzeba było po prostu pojechać do kogoś się wydziargać. Ja pojechałem do takiego wstrętnego, zrzędzącego dziada, tam austriackiego tatuażystę polskiego pochodzenia, Don Waldiego. Mówię to oczywiście z sympatią, bo uwielbiam, a dziadem zrzędzącym jest nadal. Mhm. I zrobił mi tatuaż. Zobaczyłem nagle zupełnie inną jakość, jak to się robi. No, wycieczka do Wiednia bardzo owocna i wróciłem tak naładowany energią, że no, trzeba to teraz przenieść na nasz grunt, tak? Zacząć to po prostu łupać klientów w ten właśnie sposób. No właśnie, zastanawiałam się nad tym, że przecież masz szkołę plastyczną, gdzie uczą cię malować na płótnie, ale nie ma czegoś takiego jak szkoła, która przygotowuje cię do tworzenia obrazów na ludzkim ciele, więc ta odpowiedzialność jest nieporównywalnie większa. No teraz już takie miejsca są, niestety. Szkoły? No niestety, takie bardziej kursy, wiesz, kursy, seminaria. No, jeżeli ktoś ci obiecuje, że zrobi z ciebie tatuażystę na trzydniowym kursie, to na pewno kłamie. Ten pierwszy tatuaż, który sobie zrobiłeś, to który? Pokaż. To taka maluteńka rybka. Ona się mieściła jako jedyny taki motyw w moim budżecie. A potem? Potem to już, czekaj, nie pamiętam. Poszło. Jeżeli nie pamiętam, który tatuaż był drugi. Chyba ten cały tutaj. Ja wiem, który jest ulubiony mój pośród twoich tatuaży. Mhm. Mały książę. A wiesz, który jest mój ulubiony? Mm. Nie wiem, czy wiesz o tym, że ja mam tatuaż, który zrobiła mi India.
To dla tych, którzy oglądają naszą rozmowę na YouTubie, to bardzo proszę, robimy prezentację, jak wyglądało powstawanie tego tatuażu, a ci, którzy słuchają nas w formie podcastu, w takim razie opowiedz. No, to jest zaprojektowany przez Indię, przez moją córkę. Dodajmy, że masz dwie córki. Tak. Wesna dostanie też swoje miejsce, tylko jeszcze musi być trochę starsza. India ma w tej chwili 12 lat. 11. 11 lat. 11. Moja ma 13, twoja 11, czekaj. Jeszcze jedna, Wesna ma 7. 7, tak. Jak India robiła ten tatuaż, to miała 10 i zaprojektowała sama napis Ohana. Wiesz, co to znaczy? Co? Ohana to znaczy rodzina po hawajsku. Pięknie. Ale powiem ci, dzieci są tak w ogóle wyluzowane. Ja bym się stresował każdą linią. Przyładowała, robiła jak wiesz, jak stara, tak profesjonalistka. Skończyła, przetarła, oczywiście wujkowie asystowali i było tylko, a mogę jeszcze sobie porobić tam takie kreski? No, oczywiście. Czyli czekasz na tatuaż, który ci zrobi Wesna, młodsza córka. Tak. W ogóle po co ludzie się zaczęli tatuować? Jak sądzisz, jaką masz teorię? Wiesz co, no... Tak od zarania dziejów, bo te najstarsze tatuaże to już na pewno w starożytnym Egipcie. Tak, już na zmumifikowanych tam ciałach faraonów są ślady tatuowania. Zobacz, że ten tatuaż rozwijał się równolegle wszędzie na świecie. To nie jest tak, że jedni wzięli go od drugich, chociaż na pewno... Gdzieś na Pacyfiku plemiona się inspirowały jedne od drugich i kopiowały ten zwyczaj. W odizolowanych miejscach nagle na świecie jakieś plemiona są odkrywane, czy były odkrywane i ci ludzie są zawsze wytatuowani. Ameryka Północna czy Południowa, no, Azja, Pacyfik to tak się najbardziej nam kojarzy. W ogóle chyba z któregoś języków tam funkcjonujących w ogóle słowo tatuaż pochodzi. Tatau to jest jakieś uderzać, coś takiego. Tak, od tego stuku, który wydają te tradycyjne narzędzia, bo też dodajmy, że te tradycyjne narzędzia wyglądają tak, że to jest taki właściwie patyczek zakończony czymś ostrym, tak, który się macza. Co to jest to coś ostre? Coś ostrego, co to jest? No teraz wiesz, to są jakieś igły. Teraz to jest jakaś igła gwóźdźna. Byłam świadkiem też takich tatuaży. Kiedyś naprawdę to były jakieś zęby rekina, jakieś zaostrzone kości, ości, tego typu rzeczy. I taki tatuażysta bardzo często ma asystenta, no bo jedna osoba musi naciągać skórę delikwenta, a tatuażysta, który często ma funkcję niemalże taką z takim szamanem, bo tym tatuażom przypisuje się jakieś magiczne znaczenie. Często tatuaże oznaczają wejście w dorosłość, często jakąś ważną funkcję, tak? Na przykład w wielu kulturach, społecznościach na tatuaż, tak na przykład moko, na tatuaż twarzy na Nowej Zelandii, to nie jest tatuaż, który można od tak sobie zrobić. Oczywiście mówię o tych takich społecznościach jakichś tam jeszcze plemiennych. Na taki tatuaż trzeba mieć zgodę jakiejś starszyzny i sobie na niego zasłużyć. Milion znaczeń, milion funkcji no i on był od zawsze ważny, więc ja teraz tak troszeczkę sobie żartuję, że nam do niczego nie jest potrzebny. Oczywiście, że jest nam potrzebny, ale no nie jest to potrzeba taka najważniejsza, więc jak już się na to decydujemy, to niech nasza dziara będzie najlepsza na świecie. Okej, to jakie ludzie mają jeszcze powody, żeby się tatuować? Powody są, podstawowe. Miłość, rozstanie, urodziny, śmierć. Wszystko jest powodem, tak? Te takie wszystkie ważne miejsca, jakieś przełomowe momenty. Ludzie dodają sobie tatuażami otuchy, uwieczniają bliskich. No jest masa tych powodów i każdy ma swój własny. Dużo się nasłuchałeś historii. Można powiedzieć, że jesteś trochę jak psychoterapeuta pewnie. Bardziej jak barman jednak. Wysłuchujesz. Wysłuchuję. Te najbardziej takie tatuaże naładowane jakimś ładunkiem, jakąś ideologią, znaczeniem i taką koniecznością wewnętrzną, to są te pierwsze dziary. A potem to już wiesz. No. Są ludzie, którzy się uzależniają od tego. A to myślę, że to jest źle dobrane słowo. Raczej nabierają odwagi. Żeby chcieć więcej. No oczywiście, wiesz, sama jesteś dobrym przykładem, że ta wielkość na początku przerażająca, potem jest nagle, okej. Okay, znaczy ja jestem bardzo dobrym przykładem, że chcę więcej i dalej i jakby zamierzam wrócić po kolejne. Ja zaraz też. O tym jeszcze będziemy dojdziemy rozmawiać. Do tego. Tak. Ale na przykład powiem ci, że moje tatuaże jednak mają dla mnie znaczenie symboliczne, bo dodają mi mocy. Tak, skrzydła są dla mnie symbolem wolności, tak? Tak. Tak drapieżny, tak. Taka zupełnie wolna istota, która lata wysoko. Wilk na plecach też ma bardzo symboliczne znaczenie. Ale jeden z bardzo ważnych, jeśli nie najważniejszy dla mnie tatuaż, to jest ten.
Chodziło o to, żeby uwiecznić najważniejsze dla mnie współrzędne geograficzne, najistotniejszych miejsc, czyli tak naprawdę pewne określone sytuacje. Metarajdu Dakar w Senegalu. Ale to musiał być czat. Wiesz co, taki moment, kiedy poczułam, że niemożliwe nie istnieje, czy nie wiem, szczyt Monteverestu, miejsce urodzenia mojej córki. Jakby mam takie poczucie, że mam w tym tatuażu taką, wiesz, moc i energię jakby całego życia z tych najważniejszych, przełomowych momentów. Czyli trafione są wszystkie. Bardzo, bardzo. Pierwszy tatuaż to był ten, tak? Nawet najdłuższa podróż. A to ci Nowik zrobił chyba, tak, nie? Zaczyna się od jednego kroku. Even the longest journey begins with a single step. Ja tak. Sobie to napisałam długopisem, wpadłam do was do studia, mówię, chłopaki, przyjedźcie mi tą maszynką, żebym ja tutaj zawsze miała ten napis. To był pierwszy. A potem przyszłam i mówię, słuchaj, ja tak myślałam, tak się zbierałam i tak, wiesz, tak pomyślałam, żebyś mi tak, i pamiętam doskonale, powiedziałam, że masz mi tutaj wytatuować takie skrzydełka dwa, bo skrzydła mi chodziły po głowie. Takie tu, tak. Takie troszkę, żeby tu wystawały, tak, z mankietu. Pamiętam. I tu chciałam taki napis Freedom. Pamiętasz? Powiedziałeś, serio? Taki tatuaż, to ty sobie możesz z Bravo Girl wyciąć i przykleić. Naprawdę, głowy nie zawracaj. Wiesz, ja po prostu jestem odpowiedzialny za moich klientów. Jest jeszcze Bravo Girl w ogóle? Nie. To było dla mnie wtajemniczone. Takie pismo, tak? Dla młodzieży. Znowu. No, dla dziewcząt, tak? I tam między innymi takie były dołączane tatuaże, które no można sobie, tak, prawda, no, takie naklejki właściwie na ciało. A wyobrażasz sobie nie, taką sytuację? Nie, wyobrażam sobie, no, że mam taki tatuaż. Ustalmy jedno. No. Masakra. Nie wyobrażam sobie takiego. A wiesz, wyobrażasz sobie, ile ludzi przyszło do mnie po twój tatuaż? Wiesz co, wyobrażam sobie o tyle, że spotkałam bardzo wiele osób, które mają zrobione skrzydła i chcę powiedzieć, że to jest bardzo dziwne uczucie. To jest coś tak intymnego, wzór tatuażu, który masz, prawda? Który jest stworzony tylko dla ciebie i wydaje ci się, że on jest twój, taki na maksa. I nie, potem no wiesz, nagle ktoś przychodzi i mówi, ja też mam. Ale jeszcze pół biedy, skrzydło w tym samym miejscu, okej. Okay. No bo to jest, wiesz, no, nie masz wyłączności, prawda? No nie mam. No, ale nie mam. Przychodzą ludzie z twoim tatuażem. Koniecznie, konkretnie z twoim. Mhm. Bo im imponujesz, bo jesteś dla nich, wiesz, jakąś tam inspiracją i chcą mieć twoje dziary. No i? No i co, to jest fajne czy nie fajne? Z jednej strony to jest naprawdę miłe, że ktoś chce tak w uznaniu ciebie i tego, tak, że jesteś inspirującą osobą dla tej osoby, chce mieć taki sam tatuaż, a z drugiej strony, no jest mój. No właśnie. I co, zrobiłeś kiedyś jakieś skrzydła jeszcze komuś? Wiesz, to skrzydła ogólnie tak, ale na pewno nie twoje i nie przypominające. To, co ty robisz i czego byłeś właściwie promotorem od samego początku, to to, żeby tworzyć coś z ręki. I pamiętam to, że wziąłeś flamaster, ściągnąłeś skówkę z tego flamastra, wziąłeś moją rękę i powiedziałeś, tak, chcesz mieć skrzydło? Proszę bardzo. I zrobiłeś coś takiego, tak? I po prostu od ręki coś mi tutaj nabazgrałeś, tak, a ja powiedziałam, dobra, tatuuj. To teraz ja opowiem historię, dobra? Dobra. Narysowałem gryplan tego skrzydła. Ty oczywiście 7 razy 5 telefonów, zastanawiania się 8 razy lustro, czy tak, czy nie. I ja potem ten wzór wziąłem na kalkę. I go schowałem. No i miałeś rację, no co ci mam powiedzieć. Po raz kolejny muszę przyznać ci rację. Wróciłam i powiedziałam, no dobra, junior, to przyszedł czas i wytatuowaliśmy drugie. Choć jak się okazało potem, one nie są identyczne. I bardzo dobrze. Ja wpadłam w panikę. Tak. Ja stanęłam przed lustrem i mówię, junior, przecież tu są w ogóle te pióra zupełnie inaczej. A ty powiedziałeś, hej, ja widziałeś kiedyś ptaka, który ma dwa identyczne skrzydła, no wszyscy są niesymetryczni, no to co? No wiem, że ja mam luz, ale wiesz, jednak wiesz, ten tatuaż, który ma jeden chociaż nawiązywać do drugiego, to i tak jest spina, nie? Szczególnie, że ja zawsze mam taką, jak to nazwać, no dosyć lekko siedzę sobie, robię, gadam. Wyszło mi tak, jak sobie zaplanowałem, ale teraz zrób jeszcze raz to samo. To już nie czuję się w tym komfortowo, wiesz, to już nie jest takie moje naturalne środowisko. No, to co potrafisz nabazgrać na ciele... To dobre jest... słowo, nabazgrać. No, bo to ja bym nazwała tak nabazgraniem, tak, tak? Ty po prostu robisz zarys i trzeba mieć bardzo duże zaufanie. Ja je mam, jak widać, żeby zaufać, że potem już... tatuując, jesteś w stanie z tego wyprowadzić wzór, który, junior, no tylko ty go widzisz, tak? Najcudowniejszy jest ten moment, tylko kiedy ty go masz w głowie. Ktoś staje przed lustrem? Nie, no okej. Okay. Jest okej, okay, jest fajnie.
Ale jednak większość osób chce mieć pełną kontrolę i ten wzór jest dokładnie ustalany, a potem jest przenoszony z kalki na ciało i on ma dokładnie tak wyglądać. Masz tysiące tatuażystów do wyboru. Właśnie chcę powiedzieć, że większość tatuażystów właśnie tak pracuje. I bardzo dobrze. To jest bardzo solidna, porządna robota. Tak to powinno wyglądać. Powinno? Tak, tak powinno to wyglądać. Jeżeli ale ty tak nie robisz. A ja tak nie robię i nie robi tak sporo tatuażystów na świecie. Starzy mistrzowie japońscy zawsze tworzyli tatuaże na klientach dla klientów. To się robi też po to, żeby na przykład komponując taki duży tatuaż, kompozycję, jakąś rękaw, coś, no jednak projektując go na płaszczyźnie, nie uwzględnisz to, jak komu się układa bark, gdzie jest łokieć, jak to wszystko tutaj ładnie zamknąć, żeby wiesz, na przykład fale się wiesz, goniły i żeby nie było początku ani końca. Tego wymagają lata doświadczenia, praktyki i to uwzględnienie anatomii. Ja to uwielbiam najbardziej. Jak próbowałem te same rzeczy, mówię, a przećwiczę sobie, przerysuję jakąś tam kompozycję na kartce, to w ogóle jest jakieś takie wszystko nijakie. Dla mnie, wiesz, to jest ciekawe, bo tatuowanie jest moją naturalną techniką. Ja na przykład się gorzej czuję z ołówkiem w ręku niż z maszynką. Wiesz, dla mnie to rysowanie jest takie już, oczywiście rysuję, szkicuję, maluję obrazy, ale to maszynka do tatuażu jest moim numer jeden narzędziem, którym się czuję najlepiej, jest dla mnie najswobodniejszym narzędziem. No właśnie, bo ciebie można nazwać artystą, ponieważ no po pierwsze masz jednak wykształcenie w tym kierunku, po drugie dobrze rysujesz i dobrze malujesz, bo widziałam twoje obrazy, ale jak sam dobrze to określiłeś, najchętniej tworzysz maszynką obrazy już na ciele. Tak. Więc przypomnę ci tylko, żeby już zamknąć temat mojego zaufania bądź jego braku, kiedy przyszłam do ciebie po tatuaż, który mam na plecach, to nie było długiej dyskusji. Czasami dla przyjaciół, dla znajomych robię rzeczy, których nie robię i raz do roku mogę zrobić wszystko i nie spadnie mi korona z głowy, jak zrobię mały napis, czy jak zrobię na przykład wzór, którego na co dzień nie praktykuję. Tak? Przecież oprócz twojego wilka u mnie w portfolio chyba już żadnego nie znajdziesz z ostatnich 10 lat. Ale są jakby inne czynniki niż tylko to, co mam ochotę zrobić albo to, co robię na co dzień. Tak? Ale pamiętam też, że zrobiłeś mi ten napis, commitment, chociaż jak sam powiedziałeś, napisików nie robisz. No ale robię, jak się no okazuje, widać, robię. W dawnych czasach to wyglądało tak, że my robiliśmy po prostu wszystko i bez dyskusji, więc odebrałem tak wszechstronną naukę, że mogę zrobić i tygrysa, i wilka, jak się okazuje, i napisik, chociaż oczywiście wolę robić rzeczy ze swojej bajki. To jaka jest twoja bajka? Wiesz co, właściwie tu bajki mam dwie. Bardzo lubię interpretować, bo to nie jest prawdziwy japoński tatuaż. Lubię sobie takie japońskie motywy interpretować po swojemu i mam bardzo dużo klientów, którym robię takie duże tatuaże i bardzo lubię takie, to już trochę jest retro temat, takie formy biomechaniczne, industrialne, takie kompozycje. W naszej kulturze, w kulturze zachodu bardzo często tatuaż kojarzył się, może bardziej tak, z taką jednak subkulturą awanturniczą, żeby nie powiedzieć więzienną. Nie zgodzę się z tobą od razu na dzień dobry. Mhm. Chyba, że uznamy, że tylko my jesteśmy kulturą zachodu, ale tak nie jest na pewno. Weź pod uwagę, że tatuaż był wszechobecny i na początku nawet, koniec XIX wieku, nawet na początku XX bardzo powszechnie tatuowali się ludzie. No, wiesz, szczególnie mam na myśli takie kraje, które miały związek jednak z wyprawami w morze i kiedy ci marynarze wracali z jakimiś takimi... No w sumie tak, bo to tak naprawdę żeglarze rozpowszechnili tatuaże, ponieważ oni podróżowali i stamtąd przywozili no nie tylko pamiątki na ciele w formie tatuaży, ale niestety też przywozili wytatuowanych ludzi, których... I umieszczali w cyrku. Na właśnie, umieszczali w cyrku i wystawiali jako żywe eksponaty. Okropnie. To akurat taka no niezbyt chlubna praktyka, ale było dla nas to takim trochę szokującym zjawiskiem, że tam gdzieś na końcu świata są ludzie, którzy tak wyglądają. No, dzisiaj można by nas łapać i zawozić w jakieś odległe miejsca. Polska przez to jednak odizolowanie, przez ten taki, kurczę, no te lata naszej alienacji od świata, taki wykształciła sobie taki pogląd, że no, tatuaż to tylko więzienie. W najlepszym wypadku to ktoś, to był, wiesz, zasadnicza służba wojskowa, tak? Marynarz sporadycznie. Studia tatuażu w Hamburgu, w Dover, czy wszędzie w Europie, już nie mówię o Stanach, rozwijały się i funkcjonowały i tam działały, no to u nas to można było tylko pod celą. Jak ty oceniasz tę kulturę, subkulturę tatuażu więziennego?
Wiesz co, no dzisiaj to już jest troszeczkę spłaszczone z tatuażem, który występuje na wolności, jak to się zwykło mówić. Ale wtedy, no... Trzeba przyznać, że byli bardzo kreatywni. Bardzo kreatywni, bo to są tatuaże robione, kurczę, naprawdę w takich warunkach, przede wszystkim w ukryciu, w konspiracji. Oni nie mogli się tatuować maszynką, która brzęczy na cały tam blok. Albo tatuaże robione ręcznie, albo jakaś własnej roboty maszynka, silniczki od Walkmanów. Ci ludzie doskonale rysowali, często technicznie byli lepsi od pierwszych tych nas, pionierów tatuażu w Polsce, takiego tatuażu w rozumieniu artystycznego, tak? Czyli tego tatuażu, który dzisiaj znajdujemy w studiach. Więc często, gęsto my robiliśmy te wzory gorsze niż w tych więzieniach powstawały. Tak się zdarzało. Tatuaż stał się, no właśnie czym? Symbolem, nie wiem, przynależności. Znaczy, czasami mam wrażenie, że teraz, wiesz, wypadałoby nie mieć tatuażu, bo mają go już chyba wszyscy. To jest wszystko bardzo dziwne. Tatuują się wszyscy. Cały świat jest zainspirowany tatuażem japońskim. Jak mówisz tatuaż i Japonia, no to każdy po prostu pokłon. To są mistrzowie. To są mistrzowie, którzy uczą się, wiesz, z dziada, pradziada sztuki i naprawdę to jest tatuaż na najwyższym poziomie. To jest cały świat jedzie do Japonii zobaczyć, jak to się robi, jak to wygląda. A w Japonii tatuaż bardzo jest niemile widziany. To nie jest coś, co jest powszechnie akceptowane. Oczywiście nie mam na myśli młodych ludzi, jakichś wyczesanych punków w osace, tylko jeżeli ty jako dziennikarka wyskoczyłabyś ze swoimi tatuażami w jakimś mainstreamie, no to chyba by się twoja kariera skończyła natychmiast. Pomimo, że przecież kraj cywilizowany i do tego słynący z tatuażu. Na siłownię by cię nie wpuścili swoimi tatuażami. Ale też umówmy się, że tam tatuaż rozwinął się bardzo w środowisku mafijnym. I też i pomimo tego, oznaczał, że przynależność do grupy przestępczej. Nadal oznacza, więc oni awansem, bojąc się tych ludzi, jakuzy, żeby nie owijać tutaj bawełnę, bojąc się jakuzy i tych tatuaży takich środowiskowych, to na wszelki w miejscach publicznych, na basenie, na siłowni, na polu golfowym. Do widzenia. Nie masz tatuaże, to na wszelki wypadek sobie idź stąd. Ale wiesz co, ja byłam w wielu miejscach i w wielu kulturach, w których przyznaję, że zasłaniałam całe rękawy. Bo nie było to dobrze widziane. Japonia jest jednym z takich miejsc, ale jest ich zdecydowanie więcej. Tak, miejsc jest zdecydowanie więcej i można o tym długo rozmawiać, ale Japonia właśnie, która się, wiesz, paradoksalnie słynie z tatuażu. Ty byłeś w Japonii, uczyłeś się tam tatuażu. Masz nawet tatuaż japoński zrobiony metodą tradycyjną. Tak. Opowiedz o nim. Spodobał mi się podpis pod sentencją i poprosiłem mistrza, u którego stacjonowałem, żeby mi go wytatuował i mam go tutaj sobie taki, wiesz, taki gadżecik. Są to tylko czarne znaki, ale dla mnie aż, a nie tylko, bo są zrobione ręcznie przez mistrza Horihiro, u którego mieszkałem przez miesiąc i tatuowałem w jego studiu. No właśnie, jak powstaje taki tradycyjny tatuaż? Powstaje dokładnie tak samo, tylko moją igłę napędza maszynka elektryczna, a jego patyk bambusowy, na którym na końcu są igły, więc taki ruch trochę podobny do gry w bilard. Wcale nie boli bardziej, wbrew takim obiegowym opiniom, tylko ciągnie się to w nieskończoność. Tatuaż na 40 minut był robiony 3 godziny. Teraz te tatuaże przeżywają taki renesans, dlatego że, no, tak jak już widzisz, wszyscy mają tatuaże, już wszystko było zrobione i już wszystko zostało tym powiedziane, więc teraz fajnie jest poszukać czegoś takiego tradycyjnego, zrobić, chociaż ten tatuaż inaczej mieć zrobiony, tak? I są studia już w Polsce, gdzie można znaleźć artystów, właśnie ten handpoke czy tego typu metody są jak gdyby normalnie w ofercie, tak? Byłaś w Tajlandii, prawda? I tam idąc wzdłuż plaży masz studia tatuażu i właśnie wszyscy chcą mieć tatuaż. No, jak wrócić z Tajlandii z dziarą? No to chyba z bambusem robioną jakąś taką ręczną metodą, bo to już jest... No, nie ma nic wspólnego z taką naprawdę tradycją, tylko raczej odpowiedź na potrzeby turystyki. Przyznaję, że widziałam dużo tatuaży strasznych. Dobra, to teraz eksperyment. Zdarza ci się być nad polskim morzem, na plaży? No tak. To teraz jak często widujesz tatuaż, który jest niestraszny? Dobre pytanie. Dobra, odpowiem ci. Prawie nigdy. Tak. A dlaczego? No dlatego, że widzę głównie jakąś sztampę, taką powtarzalność. A ludzie, którzy mają zajebiste dziary, którzy mają naprawdę fajne tatuaże, nie siedzą na plaży. Albo te tatuaże chowają, bo tatuaże... wiesz, jak wydałaś worek pieniędzy na dziarę i ten tatuaż jest w ogóle wow, to prędzej go zobaczysz o zachodzie słońca przy barze,
jak już zajdzie to słoneczko, bo tatuażom słońce szkodzi. Wiesz co, no ja lubię i cały czas wystawiam te moje tatuaże na słońce jesteś i warunki atmosferyczne. Jesteś w drugiej szkole, bo jedna szkoła jest taka, że o tatuaż dbamy i chcemy, żeby jak najdłużej był taki ładny, świeży i wow. A druga szkoła, czyli ja i ty prawdopodobnie, no to specjalnie się nimi nie przejmujemy. My się zmieniamy, nam przybywa lat, tatuażom też trochę, tak? I zmieniamy się razem z nimi. Widziałam też dużo tatuaży naprawdę nieprzemyślanych i istnieje takie przekonanie, że tatuaż można usunąć. No, widziałam próby usuwania tatuażu, ale raczej nie wygląda to dobrze, więc od razu zdementujmy te plotki. No to trudno powiedzieć, że można zrobić sobie fatalny tatuaż, a potem laserem go usunąć. Jest to bardzo bolesne, bardzo kosztowne i nigdy nie ma efektu takiego punktu wyjścia, tak? Czyli że masz z powrotem czyste malutki ciało. Malutki wzorek można próbować. Duże formaty, jeżeli w ogóle używamy lasera, to tylko do tego, żeby ten tatuaż rozjaśnić. Bo jak go rozjaśnimy, to będzie mi łatwiej go zakryć. Zresztą no, tu się pozbyłem nawet już częściowo jednego tatuażu. Zacząłem sobie go usuwać. Mam nadzieję, że wreszcie będę, wyglądał jakoś sensownie, bo siedzę, wymądrzam się na kanapie i mówię, jak to ludziom tatuaże należy poprawiać, a sam chodzę, widzisz, z taką tutaj dziurą. A przykrywanie to jest kolejny temat dyskusyjny, dlatego że dobrzy tatuażyści bardzo często nie chcą tego robić. Dekowery często są też droższe, bo to jest, no, już taka czasami wirtuozeria, żeby taki tatuaż zakryć, tak? Różnią się czymś tatuaże, które robią mężczyźni i kobiety? Z tego, co zaobserwowałam u ciebie w studio, bo ty w ogóle zachęciłeś wiele kobiet, ośmieliłeś wiele kobiet do tego, żeby się tatuowały. U ciebie zresztą w najgorszym studio w mieście pracuje również kobieta tatuażystka. Ale wydajesz co roku kalendarz, robicie sesje zdjęciowe z kobietami, które mają niemal całe ciało czy duże fragmenty ciała pokryte tatuażami i zauważam, że są bardzo kolorowe, kwieciste. To jest tak, że kobiety jednak tatuują coś innego? Zresztą przede wszystkim kobiety tatują się bardzo odważnie, bo tak się przyjęło, taki był trochę krzywdzący pogląd, że facet to taki, wiesz, wydziargany, a dla kobiety to może jakiś motylek. A czasami to jest wręcz odwrotnie. No, przychodzi dziewczyna i naprawdę to nie jest problem zrobić rękaw, całe plecy. I ten mój projekt, o którym wspomniałaś, ten kalendarz, który wydajemy, to jest takie moje marzenie z początku mojej kariery, jak to nazwiemy, kiedy to oglądaliśmy zachodnie magazyny, Tatuwier Magazine, jakiś Tattoo Life. Kurczę, tam się takie dziewczyny tatują i kurczę, kto to jest w ogóle? Bo one nie wyglądają jak jakieś pankówy ze skłotu, czy jakieś buntowniczki. Okazało się, że to są normalne panie, które chodzą do biura, a pod tym swoim, wiesz... uniformem, niejednokrotnie. Tak, dress code na co dzień, a pod spodem zupełnie, wiesz, ktoś inny. To jest, w ogóle mnie tak zainspirowało. Mówię, kurczę, to zbierzmy do kupy chociaż te kilka dziewczyn, które się u nas odważyły na coś więcej. To było wtedy bardzo szokujące. Przyjechał do nas MTV nagrać materiał z tego. Wszyscy byli w szoku, że w ogóle takie wytatuowane laski w Polsce, w ogóle jak to możliwe? Ja mam wrażenie, że kobiety w ogóle lepiej znoszą ból i dużo lepiej znoszą tatuowanie. To nie jest twoje wrażenie, tylko fakt niezbity i potwierdzony wielokrotnie. Wiesz, jest jeszcze taki aspekt, że facetom jest głupio się przyznać. Czasami ludziom robi się słabo. Można w trakcie tatuażu zemdleć. W trakcie robienia tatuażu. No i kobieta po prostu powie, słuchaj, jest mi trochę słabo, chciałbym się na chwilę położyć. A faceci potrafią się zerwać z tego krzesła i runąć gdzieś obok, więc mamy już to przećwiczone. Wiemy po prostu, że nie stary, sieć, zaraz będzie wszystko okej. Okay. Ale tak, to jest prawda. Kobiety są po prostu dużo bardziej wytrzymałe. No, przestrzegasz ludzi przed tatuowaniem różnych odkrytych części ciała, w tym twarzy. Ja A sam na twarzy masz tatuaż. Ja jestem tatuażystą bardzo odpowiedzialnym. I tak, mam tatuaż na twarzy, ale teraz taki jest niezdrowy trend w tatuażu, że kiedyś to było tak, robiłaś sobie tatuaż na ramieniu, pod rękawkiem, żeby nie wystawał. Potem nabierałaś odwagi, był trochę dłuższy, a jak już miałaś całą rękę, to w ogóle wow, nie? To już był superhero miejski. Potem tatuaż na dłoni to była taka wizytówka albo szyja. To były tatuaże zawsze odkryte, a na twarzy to już w ogóle chyba kosmici. A teraz 19-latek, pyk, mamusia dała kasę, na dzień dobry róża na dłoni i napis nad brwią. I co ty na to? Ajajaj. No, ja nie będę do tego przykładał ręki, chyba że mamusia podpisze ze mną kontrakt, że ona będzie już tego chłopaka utrzymywała na dożywocie.
bo jemu zostają już bardzo ograniczone możliwości kariery. Ja mam tatuaż na twarzy, jak będę chciał, zrobię sobie jeszcze więcej, ale chyba już mnie nie widzisz w żadnej innej branży. I wydaje mi się, że u mnie to była przemyślana decyzja. To było takie trochę spalenie mostu, ale ja już miałem swoje studio, jakąś tam pozycję taką, że mogłem być spokojny o swoją pracę i myślę, że nie będę żałował tej decyzji. Bardzo lubię ten tatuaż, zrobił go dla mnie bardzo ważny artysta, tatuażysta Sławek Frączek z Poznania. Bardzo go tutaj machnę mu ręką. Taki, to ma tak samo wieloznaczeniowy i pomimo, że nic nie przedstawia. Mam naprawdę znajomych, którzy mają tatuaże na twarzy, ale są już jak gdyby plus minus w moim wieku i są pewni o swoją przyszłość, a nie od tatuażu na twarzy zaczynają zabawę. Jaki ten tatuaż dla mnie wymyśliłeś? Mam nadzieję, że nie jest na twarzy, bo jednak nie jestem na to gotowa. Ja wymyśliłem miejsce i wymyśliłem temat. A trzeba go zinterpretować. Aha. Czyli popracujemy tak, jak ja pracuję z klientami. Przede wszystkim to uważam, że już czas na całą rękę. No i trzeba ci jakiś zinterpretować kraniec świata. A jak ty to zamierzasz w ogóle połączyć z tym skrzydłem? Połączymy. Przecież ty lubisz te wszystkie znaczenia. Jeżeli tatuaż jest twoim pamiętnikiem, to zobacz, ile w takiej ręce można zawrzeć, wiesz, różnych znaczeń. Oczywiście ja ci nie wymyślę motywu, ale nawet, wiesz, jakiś na końcu świata jakiś znak drogowy, twój własny. Wiesz, jakoś tak myślę, że cała ręka to jest już ten czas. No, śmiało mnie oceniasz, śmiało. Dobrze, przemyślę wierzę to. Wierzę w ciebie. Kiedy myślisz dalej, to wyobrażasz sobie siebie w jakimś konkretnym miejscu? Bo wiesz, ten junior, którego ja poznałam ponad 13 lat temu, był zupełnie innym juniorem niż ten, który jest naprawdę zaangażowanym, czułym ojcem, który wozi dzieci do szkoły i który mówi, że sorry, mam 6 tygodni wolnego w roku, bo muszę mieć czas dla swoich dzieci. To jest, mam wrażenie, no, poza twoją pracą, która jest twoją pasją, to jest chyba najważniejsza rzecz dla ciebie w życiu. Ten czas, który poświęcasz córkom. Ja pracy poświęciłem naście lat swojego życia bez żadnych wyjątków, a jak urodziły mi się córki, to okazało się, że one są najważniejsze. Praca moja już i to wszystko dostało już mojej uwagi tyle, że teraz po prostu to robię, tak? Oczywiście robię to, mam cały czas taką zajawkę i się bardzo cieszę tą robotą. I chce ci się. Ale nie mam tak, że sobie planuję jakąś wizję mojej przyszłości w tej branży, bo ja teraz jestem w mojej przyszłości. To jest miejsce, gdzie ja chciałem dotrzeć. Mam super studio, pracuję z super ludźmi. Robię tylko to, na co mam ochotę. Czego ja mogę jeszcze chcieć w tej robocie, wiesz? Organizuję konwencje, robię wystawy, robię kalendarz, robię program telewizyjny. Ja już jestem dalej niż myślałem, że w ogóle można dotrzeć. Wiesz, tak naprawdę nawet mam czasami wrażenie, że chyba się zapędziłem w tym wszystkim. Przecież ja tylko chciałem robić tatuaże. Wspomniałam o twoich córkach, ale w ogóle dzieciaki są dla ciebie ważne. I to jest też niezwykłe, że angażujesz się w pomoc, w działalność charytatywną. Pamiętam, kiedy zadzwoniłeś do mnie i powiedziałeś, słuchaj, jest taki dom dziecka w Żarach. I ja po prostu czuję, że im trzeba pomóc. I namalowałeś obrazy, wiele tych obrazów, i wystawiłeś na licytację. Świetna akcja, opowiedz o niej. Wiesz co, to zaczęła się pandemia. Wszyscy zostaliśmy uziemieni, unieruchomieni. I nagle się okazało, że wszyscy pomagają. Wiesz, moi kumple dwaj, których bym w życiu nie posądził o żadne takie zaangażowanie, szyją na maszynie materiały gdzieś z Azji, sprowadzają, szyją na maszynie maseczki dla medyków. Ktoś coś robi. Mój kumple przekazał 100 tysięcy par rękawiczek gdzieś. Kurde, taka jest w ogóle jazda na to pomaganie. I pomóżmy medykom, kupmy im obiady, kupmy wszystko. Ale to jest akurat bardzo dobra. Bardzo dobra moda, jeśli ale tak ja w ogóle mówię, Jezu, jak i mówię, wow, jaki w ogóle świat zwariował i wszyscy pomagają. Ja mówię, też chcę coś zrobić, wiesz, ale mówię, kurczę, medycy, a ja siedzę z dzieciakami na chacie i tak, tata, gdzie jest mój iPad? Tata, bo ja potrzebuję i komputer, i iPada, bo ja mam teraz na Zoomie i musimy jeszcze coś. Mówię, kurde, czy te wszystkie dzieciaki mają pod ręką? Mówię, skąd w ogóle pomysł, że każde dziecko ma mieć dwa urządzenia elektroniczne do nauki? No tak, bo ten online wymusił, prawda, że nagle każdy ma mieć swój komputer, a przecież nagle to nie jest tak, że w trzyosobowej rodzinie każde dziecko musi mieć swój komputer, że ma w ogóle. Oczywiście. I poprosiłem moją przyjaciółkę, mówię, słuchaj, znajdź takie miejsce, gdzie dzieciakom trzeba pomóc, mówię, w tej nauce, w tej sytuacji. I się okazuje, że jest dom dziecka bardzo taki
fajnie działający, prężnie, i oni po prostu na takiej liście swoich życzeń, czego im brakuje, okazało się, że 28 dzieciaków w domu dziecka, w dwóch budynkach i dwa komputery. A każdy w innej jakiejś szkole. I w ogóle weź sobie poradź. Podokańczałem jakieś stare obrazy, na które nigdy nie miałem czasu. Bo nawet podokańczałem obrazy zaczęte 10 lat temu. Odłożone gdzieś tam na bok. No i też dzięki tobie, dzięki zaangażowaniu tutaj przyjaciół, zrobiliśmy taką... Kurczę, nie wiem, czy ktoś to wcześniej zrobił. Wernisaż online. Wszystkie obrazy się sprzedały. Kupiliśmy 10 laptopów. Wykonujesz ten zawód... 24 lata. 24 lata, dziękuję. Długo chciałem powiedzieć, powyżej 20. 24 lata to tyle, co ja jestem w telewizji, widzisz? To tyle, co ja pracuję w mediach. Czyli trzeba jednak cały czas być osobą kreatywną i szukać jakichś nowych rozwiązań. W przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie robić tego, co robimy przez tak długo, z taką pasją i z takim zapałem. No, jeżeli byśmy tego wszystkiego nie robili, to by okazało się po pewnym czasie, że nie lubimy swojej pracy. A ja bardzo lubię i cały czas mam zamiar tatuować. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa i myślę, że jeszcze postaram się zaskoczyć nie jeden raz. Kto mi dał skrzydła? Ja. Junior. Słuchaj, to była bardzo dobra decyzja, naprawdę. Znaczy twoja, że je zrobiłeś, i moja, że jednak się na to zdecydowałam i się odważyłam. Ani przez sekundę nie żałowałam, że je mam i stały się moim symbolem. Naprawdę unoszą mnie wysoko. Więc bardzo ci dziękuję za to. Dziękuję ci za naszą rozmowę. W sprawie terminu zadzwonię, albo po nagraniu się umówimy. Mówisz i masz. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i zapraszam oczywiście do kolejnej rozmowy. Kanał Dalej, Martyna Wojciechowska. Takie miejsce, w którym spotykam się z ludźmi, którym się chce. Tobie się chce. Ciągle ci się chce. To prawda. Mi też.